Powtarzałam się? Trochę. Generalnie ja mam coraz większy szacunek dla was i podziw. Cokolwiek zrobicie na tej ścianie, byle dopłynąć pod nią. No nie, no jasne, że możecie się utopić, tak? Zaplanowaliśmy wyprawę tylko na dwie osoby. Przez 25 dni byliśmy zupełnie samotni. Okropny wiatr, który wczoraj porwał nam namiot! Jest zimno, wiatr, strome brzegi, niespokojną wodę. Chodź! Były totalne mgły, w ogóle nie widzieliśmy, którędy iść. Wciągające ciemności, zmęczeni, otoczeni wielkimi górami lodowymi. I tak naprawdę nie wiedząc, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy na piku najwyższego klifu na świecie! To tego nie znaczy, ja po prostu się boję zajebiście, bo nie o to chodzi, kurwa. Po prostu zajebiście boję, no. Nie chcę mi się zobaczyć na tych kajakach.